W dawnych polskich podręcznikach liczby rzeczywiste opisywane jako liczby względne. Zapewne chodziło o położenie liczby dodatniej lub ujemnej względem zera. W przeciwieństwie do liczb względnych, liczby bezwzględne nie posiadają znaku. Stąd pewnie wzięła się nazwa wartość bezwzględna. Najwyższym szczytem na Ziemi jest Mount Everest. W Europie przyjmuje się, że jego wysokość to 8848 m nad poziomem morza. Najniżej położonym punktem na Ziemi względem poziomu morza jest głębia Challengera, położona na dnie rowu Mariańskiego. Szacuje się, że sięga ona aż 10911 m poniżej poziomu morza. A skoro dno rowu Mariańskiego znajduje się 10911 m pod powierzchnią morza, to możemy zapisać wysokość tego punktu jako minus 10911 m nad poziomem morza. A jaka jest różnica poziomów między tymi dwoma punktami? Przypuśćmy, oczywiście hipotetycznie, że znajdujemy się na dnie Rowu Mariańskiego. Żeby dotrzeć do poziomu morza, musimy pokonać odległość tego punktu od poziomu morza. Odległość nie może być liczbą ujemną, ale przecież odległość od zera, w tym wypadku od poziomu morza. To nic innego jak wartość bezwzględna. Zapiszmy odległość głębi Challengera od poziomu morza. GC to wartość bezwzględna z minus 10911, czyli 10911. Jak już pokonaliśmy tę odległość i znajdujemy się na poziomie morza, znosimy się na szczyt Mount Everest na wysokość 8848 m. Tę odległość również możemy zapisać za pomocą wartości bezwzględnej. ME to wartość bezwzględna z 8848, czyli 8848. A żeby obliczyć różnicę poziomów między tymi dwoma skrajnymi punktami, wystarczy, że dodamy do siebie te dwie zapisane odległości. ME dodać gc to 8848, dodać 10911, czyli w sumie 19759 m. Tak więc różnica poziomów między szczytem Mount Everest a głębią Challengera wynosi 19759 m. We wcześniejszym etapie nauczania dowiedziałeś się już, jak liczyć wartość bezwzględną z liczb dodatnich i ujemnych. Wiesz, że na przykład wartość bezwzględna z 8 to 8, albo wartość bezwzględna z minus 25 to 25, a wartość bezwzględna z 0 to 0. Zauważ, że jeżeli x -y są większe bądź równe 0, to wartość bezwzględna z x to po prostu x. Natomiast jeżeli x -y są mniejsze od zera, to wartość bezwzględna z x równa jest minus x. Czyli wtedy wartość bezwzględna jest liczbą przeciwną do liczby ujemnej x. Zatem minus x jest jako odległość liczbą dodatnią. Spróbujmy zgodnie z tą regułą obliczyć wartość bezwzględną z minus 25. Ponieważ minus 25 jest mniejsze od zera, to korzystamy z drugiej instrukcji, otrzymując, że wartość bezwzględna z minus 25 równa się minus minus 25, czyli 25. Wyszło tyle, ile powinno. Teraz ta metoda obliczeń może Ci się wydawać dziwna i nadmiernie skomplikowana, jednak ta własność jest bardzo przydatna przy rozwiązywaniu trudniejszych przykładów. Zobaczysz to w dalszej części filmu. Razem zdefiniowaliśmy więc wartość bezwzględną. Zapiszmy definicję, którą znajdziesz w podręcznikach i tablicach maturalnych. Wartość bezwzględna z x to x, gdy x jest większe bądź równe 0 i minus x, gdy x jest mniejsze od 0. W poprzednich etapach kształcenia dowiedziałeś się też zapewne, że wartość bezwzględna z konkretnej liczby to nic innego jak jej odległość od 0. Spróbujmy więc policzyć kilka wartości bezwzględnych i zobrazować je na osi liczbowej. Wartość bezwzględna z 2 całości to 2 całości i 3 /10. Na osi liczbowej zaznaczmy 2 całości i 3 /10. Odległość od zera, czyli nasza wartość bezwzględna to 2 całości i 3 /10. Wartość bezwzględna z minus 2 trzecich to 2 trzecie. Na osi zaznaczamy 2 trzecie. Odległość tej liczby od zera to oczywiście 2 trzecie. A ile wynosi wartość bezwzględna z pierwiastka z trzech odjąć 1? Żeby obliczyć tę wartość bezwzględną, musimy dowiedzieć się, czy wyrażenie pod wartością bezwzględną, czyli pierwiastek z trzech odjąć 1, jest liczbą dodatnią czy ujemną. Ale łatwo możesz zauważyć, że pierwiastek z 3 jest większy od pierwiastka z 1, czyli pierwiastek z trzech jest większy od jedynki. Tak więc pierwiastek z trzech odjąć 1 jest większy od 0. Możemy też obliczyć na kalkulatorze przybliżoną wartość tego wyrażenia. Jest to około 0,7. Otrzymujemy zatem wartość bezwzględna z pierwiastka z 3 odjąć 1 to pierwiastek z 3 odjąć 1. Przedstawmy tę wartość na osi liczbowej. Zaznaczmy: pierwiastek z 3 odjąć 1, odległość od 0 to oczywiście pierwiastek z 3 odjąć 1. Spróbuj teraz samodzielnie pozbyć się wartości bezwzględnej z wyrażenia. Wartość bezwzględna z dwóch pierwiastków z trzech odjąć trzy pierwiastki z dwóch. Sprawdźmy, czy wyrażenie pod wartością bezwzględną jest mniejsze czy większe od zera. Żeby to zrobić, wystarczy porównać liczby dwa pierwiastki z trzech i trzy pierwiastki z dwóch. A żeby to zrobić, przedstawmy obie liczby jako pierwiastek kwadratowy z jakiejś wartości. 2 pierwiastki z 3 to inaczej pierwiastek z 4 razy 3, czyli pierwiastek z 12. A 3 pierwiastki z 2 to pierwiastek z 9 razy 2, czyli pierwiastek z 18. Teraz już łatwo możemy porównać obie liczby. Pierwiastek z 12 jest mniejszy od pierwiastka z 18. Czyli dwa pierwiastki z 3 są mniejsze niż 3 pierwiastki z 2. Tak więc dostaliśmy, że dwa pierwiastki z 3 odjąć 3 pierwiastki z 2 to liczba mniejsza od zera. Wyrażenie pod wartością bezwzględną jest ujemne, czyli wartość bezwzględna z dwóch pierwiastków z trzech odjąć trzy pierwiastki z dwóch, to minus w nawiasie dwa pierwiastki z trzech odjąć trzy pierwiastki z dwóch, czyli trzy pierwiastki z dwóch odjąć dwa pierwiastki z trzech. Moglibyśmy również skorzystać z kalkulatora. Otrzymamy, że wyrażenie pod wartością bezwzględną to około minus 8 dziesiątych. Zaznaczmy jeszcze na osi liczbowej wartość dwa pierwiastki z trzech odjąć trzy pierwiastki z dwóch. Odległość tej wartości od 0 to oczywiście 3 pierwiastki z dwóch odjąć 2 pierwiastki z 3, czyli około 0,8. Spróbujmy teraz pozbyć się wartości bezwzględnej z wyrażenia wartość bezwzględna z x odjąć 1. Wiemy, że wartość wyrażenia x odjąć 1 zależy od tego, co podstawimy za x. Korzystając z definicji, musimy sprawdzić, kiedy wyrażenie pod wartością bezwzględną jest nieujemne, czyli większe bądź równe 0, a kiedy ujemne. Sprawdźmy na początek, kiedy wyrażenie x odjąć 1 jest większe bądź równe 0. Przenosząc jedynkę na prawą stronę, otrzymujemy, że x odjąć 1 jest większe bądź równe 0 dla x większego bądź równego 1. Dla takich x wartość bezwzględna z x odjąć 1 to po prostu x odjąć 1. Teraz zobaczmy, dla jakich x wyrażenie x odjąć 1 jest ujemne, czyli kiedy x odjąć 1 jest mniejsze od 0. Oczywiście, gdy x jest mniejsze od 1. Dla tych x wartość bezwzględna z x odjąć 1 to minus w nawiasie x odjąć 1, czyli inaczej 1 odjąć x. Zapiszmy więc, co otrzymaliśmy. Wartość bezwzględna z x odjąć 1 to x odjąć 1 dla x większych bądź równych 1. A 1 odjąć x dla xów mniejszych od 1. Spróbuj teraz samodzielnie pozbyć się wartości bezwzględnej z wyrażenia wartość bezwzględna z 3 odjąć 2x. Zobaczmy, czy zrobiłeś to poprawnie. Sprawdzamy, kiedy 3 odjąć 2x jest większe bądź równe 0, czyli kiedy 2x jest mniejsze bądź równe 3. Otrzymujemy, że warunek ten jest spełniony dla x mniejszego bądź równego 3 drugim. Wtedy wartość bezwzględna z 3 odjąć 2x to po prostu 3 odjąć 2x. Następnie sprawdźmy, dla jakich x wyrażenie 3 odjąć 2x jest mniejsze od 0, czyli inaczej, kiedy 2x jest większe od 3, oczywiście dla x większych od 3 drugich. Dla takich x mamy więc wartość bezwzględna z 3 odjąć 2x to minus w nawiasie 3 odjąć 2x, czyli 2x odjąć 3. Mamy zatem wartość bezwzględna z 3 odjąć 2x to 3 odjąć 2x dla x mniejszych bądź równych 3 drugim, a 2x odjąć 3 dla x większych od 3 drugich. Wartość bezwzględna z liczby dodatniej jest tą samą liczbą, natomiast wartość bezwzględna z liczby ujemnej to liczba do niej przeciwna. Żeby pozbyć się wartości bezwzględnej z wyrażenia, musimy się dowiedzieć, jakiego znaku jest wyrażenie pod wartością bezwzględną. Jeżeli jest nieujemne, to wartość bezwzględną możemy wymazać. Jeżeli jest ujemne, to pozbywając się wartości bezwzględnej, dopisujemy minus przed całym wyrażeniem. Jeśli ten film Ci się spodobał, polub nas na facebooku, a może chciałbyś nam zadać jakieś pytanie? Jeżeli tak, zrób to w komentarzu pod filmem.